fajnie zorganizowane, uważam. Także myślę, że warto przyjść i się rozejrzeć w ogóle, jakie firmy rekrutują i jakoś tak się dowiedzieć, też porozmawiać. Tutaj myślę, że też jest fajna atmosfera. Jak rozmawiamy tutaj, to tak, no, że tak powiem, czujemy się mile widziane w tych wszystkich firmach. Także bardzo miło, jesteśmy bardzo zadowolone. Gościmy dzisiaj ponad 40 wystawców na kampusie naszej uczelni. Cieszy nas to, że pracodawcy chcą przychodzić po naszych studentów, po nasze talenty, doceniając to, że wiedza, kompetencje naszych studentów jest odpowiedzią na zapotrzebowania w ich firmach. Mamy tutaj firmy zarówno produkcyjne, jak i korporacje, jak i firmy rodzinne, jak i instytucje państwowe, ponieważ w tak różnych sektorach gospodarki nasi absolwenci i studenci mogą znaleźć zatrudnienie. To wydarzenie, ja jestem głęboko przekonany, że jest ważne. Ważne po pierwsze dla nas jako uczelni, ważne dla naszych oferentów, bo będą mieli przyszłych wartościowych pracowników, jak i dla naszych studentów, na czym nam ogromnie zależy, bo przecież nie sam proces kształcenia jest ważny, ale niezwykle jest ważne to, w jaki sposób to kształcenie będzie zdyskontowane przez nich w życiu zawodowym i w przyszłości. Fajny event, widać, że bardzo dużo firm jest tutaj zaangażowanych w to. Mi się wydaje, że daje to pewne realne szanse tak studentom na zdobycie swojej pierwszej takiej, powiedzmy, poważnej pracy, tak? I z roku na rok wydaje mi się, że to jest coraz lepiej zorganizowane. My jesteśmy po takim kierunku, że niedużo jest tutaj dla nas akurat propozycji, bo jesteśmy po nieruchomości i gospodarce przestrzennej, ale coś widać, że proponują nam różne jakieś takie alternatywy, można powiedzieć. Można podejść do każdego stanowiska, zapytać się na jakie stanowisko, jakie umiejętności i jakie cechy też czasem szukają pracodawcy. No i też to, że można zrobić zdjęcie do CV i skonsultować swoje CV. Można znaleźć jakieś oferty staży właśnie, pracy lub chociażby jakieś takie szkolenia, jakieś takie różne rzeczy, więc jak najbardziej warto. Bardzo dużo ludzi, chyba więcej niż w poprzednich edycjach, tak mi się wydaje. I jest bardzo dużo ciekawych firm, które się ogłaszają, dużo ciekawych ofert, dlatego wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby znaleźć coś dla siebie. Tutaj masa różnych ofert do wzięcia, dużo staży, praktyk, jakby szkoda nie skorzystać.